Witam serdecznie wszystkich zapalonych graczy. Jeszcze póki siedzę na tym oto tutaj, na tej przyczepie, powiem o co biega. Jestem w grze Call of Duty 2. Czemu? Dzisiaj nie mam internetu. Wszystkie moje gry, które mam zainstalowane na Windows 7 i Windows XP, bo mam dwa systemy, przełączam tam sobie w zależności od tego, no nieważne czego. Wszystkie moje gry są, wymagają internetu. Niestety internetu nie mam, więc znalazłem sobie instalkę gry Call of Duty 2. To jest chyba gra sprzed 8 lat bodajże. To jest pierwsza gra, w którą ja grałem, a single playera jeszcze nie przeszedłem, bo ja w nią grałem tylko w multiplayera. No i teraz postanowiłem, jak już nie mam internetu, przejść tą grę i troszeczkę wam pokazać, bo być może nie wszyscy z was grali w Call of Duty 2. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga rzecz, chciałem przeprosić bardzo serdecznie klanowiczów z klanu Who is Next, ponieważ odszedłem bez słowa, gdyż mam swoje jakieś problemy. Myślę, że w grudniu te problemy się skończą. To są problemy trochę z mieszkaniem, no i tak dalej. I dlatego też nie nagrywam filmików. Do dzisiaj, tak jak mówię, brak internetu zmusił mnie do zainstalowania tej gry. No i właśnie w czasie tego nagrywania chcę powiedzieć kilka rzeczy. No dobra. To jest początek single playera Call of Duty 2. Nie grałem w tą grę sporo czasu. Zobaczymy what the fuck. To jest szkolenie. O ile pamiętam, a tu nie ma biegania. Dopiero w Call of Duty 4 można było biegać. Dobra, idziemy do komisarza. To jest mój komisarz. Okay, Vasily. Aha. Let us see how good your aim is. Aim for one of those two teddy bears. Pistols and submachine guns might be good for short range, comrade, but for long range targets, a rifle is better. No, niestety nie mam tłumaczenia. Step up to the shooting range. Ready, comrades? Shoot those bottles and plates. Imagine that they are the enemy. Czyli mamy napierdalać butelki. Wyobrażaj sobie, że to jest, są Rainmarzy. Aha, czyli ja już. Ja po prostu. Go! 50 sekund, żeby rozjebać hełmy. Wiecie co, ja nigdy nie byłem dobrym snajperem w Call of Duty. To wiedzą wszyscy ci, którzy ze mną grali. Ja byłem pompiarzem. Czyli kolesiem, który z bliskiej odległości rozpierdalał wszystko, co się rusza. Nawet własnych. Co? Aha. Nawet własnych kumpli z drużyny. These are potatoes, comrade. Chodzi o to, że będziemy napierdalać ziemniakami. To cały czas jest szkolenie. No, dobra. Czekamy, gdzie mamy rzucać. Ja się oddalę, bo jestem koks. O, dobra, przesadziłem. Pierwsze okno, drugie okno i wanna. Jeż. Kiedyś byłem dobrym granaciarzem. Mamy więźnia. Chodźmy zobaczyć what the fuck. A ten co? No idę. Tylko ten mnie kurwa zaciekawiał, what the shit. Ale dobra. No dobra, spoko.
Słuchajcie, więc no tak jak mówiłem, od grudnia wrócą filmiki z World of Tanks, z Call of Duty i tak dalej. Myślę, że od przyszłego tygodnia, nie? Bo już jest 28. Wy zobaczycie ten filmik dopiero jak go w pracy zuploaduję, gdyż nie mam internetu w domu. To jest sam początek gierki. W którą kiedyś grałem chyba z 3 lata. Dużo moich filmików, jakbyście zobaczyli, właśnie są z gry Call of Duty. Z Call of Duty 2. Takich jak na przykład Szerokowiec Faja, czy też Zgnite Jaja. Nagrywam ten filmik Actionem, ale on ma jakieś spóźnienia. Jeżeli ktoś wie, jak to poprawić, to proszę o rady. Znaczy spóźnienia takie, że w pewnym czasie... O, PPS-a. Wiem, że PPS-a była bardzo ważna w multiplayerze. Chyba najlepszy karabinek. Czekaj, mam wszystko przeładowane. To idę za nim. Słuchajcie, tak naprawdę to już możecie powłączać ten filmik. Gdyż chodziło mi głównie o to smoke grenade na czwórce. Jeden, drugi, wystarczy. Gdyż chciałem tylko właśnie powiedzieć, że już za niedługo wrócę do kręcenia filmików, a dzisiaj z powodu braku internetu nie miałem w co grać. No jeszcze miałem Trine 2, taką gierkę, ale ona jakoś totalnie mnie nie interesuje. O, granat! Ona totalnie jakoś mi się nie podoba. Zbyt taka jakaś. Więc zainstalowałem Call of Duty. No i postanowiłem przejść całego single playera. Aż się kurwa nie posram. Czyli do 2-3 w nocy. A z wami nagrywam tylko początek. Jeżeli chcecie, wyłączcie już ten filmik. Jeżeli nie, to popatrzcie jeszcze troszeczkę. Idziemy dalej. Są Niemcy. Spróbuję rzucić granata w kolesia. Widzieliście celny granat? Kiedyś dobrze rzucałem granatami właśnie w Call of Duty. O kurwa, MT-42. Dobra, zajebali go. Aż się napije piwa. No nie wiem, czemu ten program Action po prostu robi takie opóźnienia. Prawdopodobnie już teraz strzelanie jest opóźnione. No ale dobra, trudno. Czekaj, jest tu jeszcze jakiś Niemiec? O, jakiś nowy rejf. To jest Kark, o, niemiecki. O ile pamiętam, o wiele lepszy. Tu będzie zadyma. Kupę Niemców. Ja wiem. Puszczę im może jednego smołka. Nasi. A, źle puściłem smołka. Gdzie są ci Niemcy? Są. Nie wiem, teraz ryzykuję troszeczkę. Ale moja drużyna... O kurwa, tu jest koleś. O, tam jest też koleś. Biją naszych, biją bardzo naszych.
puściłem smoka w zasadzie bardzo, bardzo przeszkadzającego mojej drużynie. Są, tam jest... O, to jest chyba wszystko. Fajnie się gra w tą gierkę, nawet mimo to, że ona ma 8 lat. Ma w sobie taką FPS-ową grywalność, która mi się podoba. Bell. Komunistem. Dobra. To lecimy. Kurwa, czemu ja się nie uczyłem? Patrzcie, trafi? O, to chodziło. Właśnie to jest, kurwa, skill na dziarza. Dawaj, dawaj, dawaj! Game saved. Coś tu pamiętam z tego single playera, ale nie przeszedłem go całego. Gdyż grałem bardzo dużo w multiplayera. Z 3 lata mieliśmy klan Polish Team z Kulfonem i Kuzim. Kuzi teraz gra, właśnie on gra teraz w taką gierkę DayZ, podobno że zajebista. Są nawet serwery skrakowane. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć na temat gry DayZ, może byście chcieli zobaczyć tą grę, to napiszcie, bo jest możliwość, żebym zagrał właśnie na serwerze. Spierdalać. Na serwerze, gdzie gra Kuzi. To jest gra chyba na bazie ARM, coś tam, ARMY 2. I po prostu napieprzanie w zombiaki. Mapa jest ogromna, tam po prostu kontynuuje misję. Tam czasami nawet można godzinami szukać własnego teamu. Właśnie tylko wczoraj kilka zdań słyszałem na temat właśnie tej gry. I prawdopodobnie sobie ją ściągnę, żeby zobaczyć, co jest grane. Oczywiście zbliża się Far Cry 2, też Far Cry 3, przepraszam, jedna z moich ulubionych singleplayerowych gierek. Far Cry 2 przeszedłem ponad 150 km pieszo, żeby zwiedzać całą tą mapę. Więc Far Cry 3 na pewno też pociupię. Oczywiście World of Tanks dla mnie to jest w tej chwili no number one totalny, bo wychodzą różne gry, kupuję różne gry, ale w World of Tanks najlepiej mi się gra. Wracam do tej gry non-stop. Po prostu ja lubię grać w World of Tanks. O, odrzucił granata. O, kutasek, ale go zajebali. W World of Tanks uwielbiam grać po prostu ja, muzyka i piwo. Nawet nie interesują mnie, znaczy lubię grać oczywiście plutony. Ale to jest taka jedyna gra właśnie z wszystkich, gdzie sobie mogę samotnie, słuchając muzyki, popijając piwkiem, grać. A wezmę rifla. Biją. Dużo Niemców. Ja mam teraz niemieckiego chyba... Nie, to jest... Cholera wie, to chyba nie jest niemiecki rifle. I powinien tutaj... To jest PPSz SVT-40. No znawcy
broni, która była używana w II wojnie światowej, na pewno wiedzą, co to za broń. Ja tam lubię grać, a znać się za bardzo nie znam. Chyba trzeba będzie im puścić smoka. Przejdę bliżej. Dobra. Na 4 był smoke, tak? No to puścimy smoka. I prawdopodobnie już się spóźnia. Strzelanie z wszystkim. Właśnie muszę ten akcent programu, bo on jest fajny, ale właśnie powoduje te spóźnienia głupie. Aj, zlagowało mnie trochę. No, niestety. Ledwo przez mgłę widzę. O, jakiś skin. Nie uciekniesz mi, faszysto. I got one. Jak dawno nie grałem w Call of Duty 2, ale chyba mi się dobrze gra w tą gierkę. Tu jest, zmieniłbym to na karka. Ktoś tu opuścił? To jest kark. Też 8, pozbieram. Karki chyba były najlepsze. No i PP-szka. Przypominam, jestem w grze Call of Duty 2. 8-letnia gierka, ale która daje cały czas bardzo dużo frajdy. Tylko o ile słyszałem od mojego kumpla Kuziego, w tej chwili jednak, jeżeli chodzi o multiplayer, Call of Duty 4 chyba jest lepszy niż Call of Duty 2, gdyż na serwerach Call of Duty 2 jest za dużo cheaterów, ale tam na patchach niższych podobno tych cheaterów nie jest tak dużo. O, kapitan... O! Zobaczymy, co to za tanki. Co to za tanki? Jakieś niemieckie, ale jakie? PZ-ki? No nawet nie wiem, co to. Dobra, ciągnij go, waś. Dobra, idziemy dalej. Wy już oczywiście wyłączacie sobie ten filmik. Powtarzam. A, może dokończę. O, jest snajpa. Powtarzam jeszcze raz. Nie nagrywam filmów, ponieważ mam ważniejsze w tej chwili sprawy. Aha, czyli będzie teraz atak dymny jakiś. Aha. Get ready to the Rambo! Aha, oni przychodzą. To co, snajperką napierdalać? No nie wiem. Jaja. Granat? Kurwa, granaty! Kurwa, nie wiem czy nie... Dobra, ja lecę na nich. Uj. Byleby mnie nie zabili, żeby nie było wtopy. Granat? Spierdalać. Dobra, wykorzystywać. Kurwa, gwizdki? O ja pierdolę, co się dzieje? Tędy? No dobra. Rzucę tego, kurwa. Nie tu! Ale ze mnie zjeb. Rzuciłem smoka. Ja teraz was zasuję granatami. Kutasy! I smokiem, i kurwa, wszystkim.
Dobra. O ile pamiętam. Czekaj, snajpeczka. O, tu jest. Nie, dobra. Koleż, spierdalaj, kutasie. Niemiecki kutasie. Ała! Mam jakieś granaty? A fajnie się gra w tą gierkę. Być może wam się to nie podoba. Ale mi się podoba. Mam granaty? Nie mam. Dobra, spróbujemy podbiec. Zadyma na całego. Jamie Granite Move. O ile pamiętam, mamy... O, tam jest machine gun. Przeładujemy. I idziemy bliżej. O, koleś za samochodem. Po stopach. Po kolanach. No, i ta gierka właśnie jest taka fajna, mimo swoich lat, polecam, bo mało mam naboi, wezmę może teraz maszynę od Niemców, czyli, kurwa, co to jest? Czekaj, to jest to, MP40. To trzeba zdjąć tych kutasów. O, fuck. Ja mam cały czas granatów. Jedziemy bliżej. I chowamy się granat. Dobra. Ała. O kurwa mać. Ja powinienem tego nie przeżyć, nie? Ale on też tego nie powinien. Napierdalam mu z karabinu, a on żyje. Dobra, przejęliśmy bazę. Dobra, dobra, spoko. Gdzie są? Dobra. To jest mój. Jak widać, gierka jest... jest ponadczasowa, jeżeli chodzi o FPS. O kurwa, granat! FPS, jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, no to nie wiem, czy jest lepsza gierka od tej. Call of Duty później już próbowało jeszcze zrobić gierkę związaną z drugą wojną światową w części Modern Warfare. Kurwa, zapomniałem. Ale w zasadzie, no, dwójeczka najlepsza, mam 4 fragi. Dobra, teraz pamiętam, to trzeba będzie coś powysadzać. Czekaj, co jeszcze? A, rzucimy im tam granaty. Kurwo! Wypierdalaj. Macie, kurwa, granaty. Dobra, tu trzeba było chyba wysadzić ten cały budynek, o ile pamiętam. Ale w jaki sposób? Aha. Aha. Prawdopodobnie teraz już jest full spóźnienie.
Aha. I'm TNT, I'm Diamond, DMT. Aha, podkładamy pod budynek. Dobra, na tej misji skończę filmik i będę grał sobie dalej już bez was. Przepraszam najmocniej. Aha, mam mu pomóc? Co, kurwa? Czekaj, są punkty zaznaczone. Gdzie jestem? Aha, już rozumiem. Raz. Dwa. I na minimapie widać, że tu jest trzy. Dobra, gdzie? Wypierdalać! Zaraz wybuchnie. Kurwa, puść mnie. Oj, teraz wybuchnie cały budynek. Jak widać, misja bardzo prosta, ale to jest pierwsza misja. Dalej jest coraz ciekawiej, związane z II wojną światową. Nie mam internetu, nie mam co grać, no to gram w Call of Duty 2. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, że The British Campaign has been unlocked. Okej. Teraz będzie British Campaign, czyli... Może chcecie, żebym pokazał wam Call of Duty 2 więcej, ale chyba raczej nie za bardzo. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, w grudniu filmików będzie więcej. Trzymajcie się.